pożarnej we wtórku, połączonego z przekazaniem sztandaru. Uroczysty apel rozpoczyna się od złożenia meldunku oraz przeglądu pododdziałów. Meldunek złoży dowódca uroczystości, druh Konrad Grzelak. Meldunek przyjmie druh Tomasz Stanowski, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Druhu prezesie, dowódca uroczystości, druh Konrad Grzelak, melduje pod oddziały gotowe do uroczystego apelu. Z okazji jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wtórku oraz uroczystego nadania sztandaru. Ponad 75 lat nad bezpieczeństwem w Turku i tej części powiatu ostrowskiego czuwają wtórkowscy strażacy ochotnicy, rycerze świętego Floriana, którzy o każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc bliźniemu w myśl naszego strażackiego hymnu Rycerze Floriana. Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka gotowy potargać na strzępy los zły, spieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać. Rycerze Floriana to my. To dzięki wieloletniemu zaangażowaniu strażaków ochotników Ochotnicza Straż Pożarna we Wtórku jest jedną z najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych w tej części powiatu ostrowskiego. Ale działalność ratownicza to nie jedyna domena OSP Wtórek. Dzięki zaangażowaniu wtórkowskich strażaków wybudowano 3 remizy, w tym duży obiekt sali wiejskiej, w którym znajdujemy się w tej chwili. Strażacy OSP Wtórek organizują życie kulturalne naszej miejscowości, pracują z młodzieżą oraz realizują wiele ciekawych projektów zwiększających bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Chociaż takie jak Pierwszy Ratownik, czujka dymu pod każdą szczechą, a także dbają o środowisko poprzez realizację projektów OSP na Straży Środowiska, czy sadzimy 100 drzew na stulecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozwój cywilizacyjny oraz zmiany klimatyczne niosą za sobą nowe zagrożenia, z którymi strażacy ochotnicy muszą się mierzyć. Dlatego Ochotnicza Straż Pożarna we Wtórku w sposób elastyczny stara się dostosowywać do nowych wyzwań. Nie tylko tych związanych z działalnością ratowniczą, ale również zmianami społecznymi. Dlatego patrząc w przyszłość, należy iść według zasady w jedności siła, którą głosił Bolesław Chomicz, ojciec ochotniczego pożarnictwa. W myśl tej zasady Ochotniczą Straż Pożarną można porównać do zegarka, który, aby dobrze pracował, każdy trybik jest ważny. Dlatego w ochotniczych strażach pożarnych każdy strażak jest ważny
i każda jego aktywność jest na wagę złota. Nie tylko ta działalność ratownicza, ale i praca z młodzieżą, udział w różnego rodzaju zawodach, reprezentowanie jednostki w poczcie sztandarowym, czy choćby to mało spektakularne jak zamiatanie remizy. Dlatego z serca dziękuję wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej we Wtórku za tą aktywność na przestrzeni tych 75 lat. Według przekazów ustnych Ochotnicza Straż Pożarna we Wtórku powstała w 1935 roku. Jednak do tej pory, mimo intensywnych poszukiwań, nie ma dokumentów potwierdzających istnienie jednostki. W 1949 roku władze państwowe powołały we Wtórku obowiązkową Straż Pożarną. W dniu 12 czerwca 1954 roku powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną we Wtórku. W 1954 roku OSP Wtórek odkupiła od OSP Skalmierzyce sikawkę ręczną na czterech kołach oraz komplet węży. W 1956 roku jednostka zakupiła pierwszą motopompę. Pierwszym samochodem strażackim OSP Wtórek był amerykański samochód sanitarny, karetka z czasów II wojny światowej marki Dodge, zakupiony w 1960 roku. Następnie kolejnym pojazdem był samochód marki Żuk, przekazany przez Komendę Rejonową Zawodowej Straży Pożarnej w 1970 roku. W 1992 roku, dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, do OSP Wtórek trafił fabrycznie nowy samochód pożarniczy marki Żuk. W 2014 roku do OSP Wtórek trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault. Pierwszą siedzibą OSP Wtórek była drewniana remiza przy obecnej ulicy Środkowej. W 1956 w miejsce drewnianej remizy wybudowano murowaną, która służyła wtórkowskim rycerzom Floriana do lat 80. XX wieku. Obecnie siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej we Wtórku mieści się przy ulicy Szkolnej 11b, oddanej do użytku wraz z salą wiejską w 1987 roku. Od 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna we Wtórku jest jednostką współpracującą z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w broszurce Historia OSP Wtórek w pigułce. Jubileusz 75-lecia jest doskonałą okazją do zmiany sztandaru miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Poprzedni sztandar pochodzi z roku 1989, czyli sprzed 35 lat i nieco się już zdeaktualizował. Sztandar jest symbolem jednostki oraz jedności dla strażaków. To na sztandar strażacy składają przyrzeczenie, wstępując w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej, a także towarzyszy on strażakowi podczas jego ostatniej drogi na miejsce wiecznego spoczynku. Prosimy teraz wyczytanych fundatorów sztandaru o symboliczne przybicie gwoździa. Future's right.